dzisiejszej Ewangelii widzimy Syrofenicjankę, która usilnie szuka Jezusa. Ten z kolei próbuje się skryć. Prawdopodobnie był zmęczony, być może potrzebował nieco wytchnienia albo po prostu chciał przebywać przez chwilę w ukryciu. Natomiast ona go znajduje. Znajduje go i prosi o uzdrowienie swojej córki. I tutaj dzieje się ogromnie istotny dialog. Widzimy Jezusa, który niejako próbuje jej wiarę, pytając ją, czy to nie najpierw dzieci powinny się najeść i spotykając się z tą odpowiedzią, że nawet psy korzystają z okruszków stołów swoich panów. Syrofenicjanie, wszyscy niewierzący, nie będący Żydami, to właśnie te psy. Ci, dla których Słowo Boże, dla których cuda Jezusa nie były dedykowane w sposób pierwotny. Dziećmi natomiast są Żydzi, do których Ewangelia, Słowo jako narodu wybranego skierowana jest bezpośrednio, jako do tych pierwszych. I to, co jest istotne w tej Ewangelii, to to, że Pan Bóg nigdy nie jest w stanie zmienić zdania. W tym dialogu dostrzegamy to piękne doświadczenie miłości, kiedy Jezus próbuje jej wiarę. Pewnie od początku nie chciał jej odmówić, ale niejako weryfikuje, na ile ta wiara jest w niej silna. Chciejmy być jak Syrofenicjanka, chciejmy być tak uparci w szukaniu Jezusa i tak bardzo uporczywi w proszeniu Go o łaskę, żeby On nigdy nie chciał nam odmówić, żeby nigdy nam jej nie zabrakło. Chciejmy być tak otwarci i chciejmy być tak prości jak ona, która pomimo tego, że usłyszała trudne słowa, nie zawahała się poprosić po raz kolejny o to, czego najbardziej pragnęła, na głębinach swojego serca.